Proszę Państwa, zajmę się w tej wypowiedzi sprawą, jakie naprawdę były cele przypuszczalne zbrodniarzy, którzy popełnili tą zbrodnię zwaną zbrodnią smoleńską. Oczywiście można dyskutować, czy celem bezpośrednim było zabicie prezydenta, który tak kumał się w cudzysłowie z Gruzją na przykład, czy też celem było zniszczenie polskiej bankowości, która była tak broniona dobrze przez prezesa Narodowego Banku, a może również celem było odcięcie głowy Wojsku Polskiemu, co zostało wykonane. Tak, te cele rzeczywiście przyświecały plenistom, bo nie wykonawcom. Natomiast najważniejsze, co wydaje się po tych przeszło 2,5 latach ciężkiej pracy analitycznej, szukania przyczyn zbrodni, jest nienawiść. W wykonaniu zbrodni i później w bawieniu się tą ranną myszką widać jakiegoś zupełnie piekielnego kota. By rozpocząć od sprawy spektakularnej, ale która mi w tej chwili przyszła na myśl. Rodzina Ani Walentynowicz widziała nieruszone ciało Ani zupełnie twarzą nieuszkodzoną gdzieś w Moskwie, nazwijmy to prosektorium. Potem okazało się, że te ciała zostały jakoś przerzucane między trumnami czy między workami plastikowymi i kiedy wreszcie po paru latach, 2 latach ekshumowano prawdziwe ciało Ani Walentynowicz, prawie na pewno prawdziwe, dodaję, to okazało się, że ono było w zupełnie innym, cudzym grobie, w cudzej trumnie, ale również na głowa, czaszka Ani była skruszona. Wewnątrz tej czaszki były jakieś rękawy od jakichś ubrań. W ciele innej osoby były niedopałki, pety. Świadczy to o tym jednoznacznie, prawda, że jakaś orgia i tańczenie dosłownie na ciałach tych ofiar nastąpiło później. Bo jeśli ciało, głowa była, całe ciało Ani było widoczne rodzinom, a potem jakoś jednak odkryte w cudzej trumnie okazało się zbezczeszczone, to znaczy, że ta zupełnie absurdalna orgia tańczenia na trupach, no to musi być orgią satanistyczną, to znaczy tylko takim wyrazem potwornej nienawiści. Ja nawet i w tych analizach nie mówimy nienawiści do kogo, bo przecież nie do staruszki, która już tak nie żyła. Przecież to nie o to chodzi. Jest to po prostu jakaś nienawiść piekielna. Mówię o tym jako przykład, taki obrazek wstępny całej tej wypowiedzi, ponieważ te oznaki takiej bezprzedmiotowej nienawiści widać w całej zbrodni smoleńskiej. Przed pół rokiem czy więcej pojawił się na blogu Gorażanin z Bernaua, czyli mieszczanin z Bernaua. Pojawiły się różne obrazki, fotografie, z których część była bezpośrednio wzięta z tych od Maku, to znaczy z archiwów Anodiny. A część, jak sądzimy, to były podróbki, czy też między innymi jakiś kukła z urwaną nogą
jest prawie na pewno jest kukłą plastikową, która była podstawiona, żebyśmy sądzili, że to jest ciało prezydenta Kaczyńskiego. Mówię to na podstawie analiz ludzi, którzy są specjalistami od zdjęć komputerowych. Więc to, że ta grupa Gorażanina jest grupą tubą, jakąś tubą informującą, a jednocześnie dezinformującą, związaną z GRU, świadczy między innymi to, że to część tych zdjęć jest po prostu z archiwum tych Anodiny, czy też Maku, a również to, że oni związani są z taką panią, to nie pamiętam nazwiska, od której te dane dostali, która jest z jednej strony rosyjską blogerką, a z drugiej strony znana jest z tego, że właśnie jest to chyba, przyznała się, że pracuje dla jakichś tam grup wywiadu rosyjskiego. Nie pamiętam nazwiska i nie jest to zupełnie istotne. Ale widać w tych publikacjach Gorożanina między innymi to, że mówię to w tej chwili jakby niejawne wyjście, niejawne dane przekazywane przez GRU. Tak to oceniam. Jest tam ta igranie jakiegoś wściekłego kota z ranną myszką. No to jest zabawa na tym poziomie. Właśnie między innymi ta kukła z urwaną nogą specjalnie zrobiona, jak również to, a widzicie, a my mamy dane od Anodiny, potrafimy te dane zdobyć, czy coś takiego. A jednocześnie oni mówią o tym, że to był mord rytualny, mord satanistyczny i okraszają to jeszcze przykładem jakichś dziewczynek z Ukrainy, które też, co jest autentyczne, były zamordowane w mordzie satanistycznym. Otóż z całą pewnością jest to tuba rosyjskich, przepraszam, może międzynarodowych satanistów, o których Stanisław Krajski w książce Masoneria 2012 pisze z mocno ugruntowanym argumentami, że jest to grupa satanistów związana z rytem tak zwanymi Francuza, masonami francuskimi. Francuzami, przepraszam, bo nie ma to związku z narodowością. W odróżnieniu od Francuzów, od masonów zwanych Szkotami, którzy też oczywiście nie są Szkotami, tylko jakieś mniej zbliżone, mniej bezpośrednio zbliżone do satanizmu odłam masonerii. Otóż wiadomo jest, że te grupy zwane Francuzami były od połowy co najmniej XIX wieku, a może nawet od lat 20. XIX wieku, były ugruntowane zawsze w strukturach szpiegowskich, czy to Rosji, czy Rosjan działających w Polsce, a również już teraz po wojnie 39-45 były mocno zagnieżdżone tak w strukturach wywiadu wojskowego, powiedzmy, Ludowego Wojska Polskiego, jak i rządzących nimi oficerów z GRU. Ponieważ grupa GRU była tak w Rosji, jak i w Polsce, była grupą nieruszoną przez zmiany wynegocjowane przy tych zmianach w Rosji, jak również przy tych zmianach, pseudozmianach w 89 w Polsce. Jak wiemy, w Polsce tak zwana informacja wojskowa, czy też później wojskowe służby informacyjne, które, jak ostatnio nam powiedziano, nie istnieją, czują się bardzo dobrze i na przykład nie ma do nich, do tych danych, nie ma dostępu, nie mieli dostępu kolejni szefowie IPN-u, więc te grupy są grupami, które w dalszym ciągu pracują i swoje plany, czy prywatne, czy plany organizacyjne, bo jeśli mówimy, wykonują. Otóż te plany organizacyjne to są związane według Krajskiego
właśnie z masonerią zwaną Francuzami. To jest ta masoneria najbardziej otwarcie antyboża, czyli satanistyczna. I to, w jaki sposób jesteśmy my, Polacy, czy w jaki sposób są traktowani Rosjanie przez te grupy tajne w GRU, świadczy, że to rzeczywiście są sataniści. Przykład oczywisty, znaczy przykład, który powinien być oczywisty, jest właśnie taki, że my wam mówimy, głupia myszko poraniona, że to jest to, co robimy, czy też co inni robią, powiedzmy, to jest to rytuał satanistyczny, ale nam tego nie udowodnicie. Przykład podawany właśnie na tej stronie Garażanina z Bernaua, to jest przykład, podam Państwu jako przykład, mianowicie chodzi o to, że tam jako dowód, że rzeczywiście zbrodnia nastąpiła gdzie indziej i kiedy indziej, są podane zdjęcia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego u prezydent Litwy w piątek przed tym dniem, w którym uznano, że zbrodnia została popełniona. Otóż my, analitycy w Polsce, wiedzieliśmy, a zespół parlamentarny Macierewicza w ogóle nie chciał o tym mówić, że przypuszczalnie Lech Kaczyński był i miał tą oficjalną wizytę, niezapowiedzianą zresztą zupełnie, na Litwie w piątek. I tutaj jest istotne zdania, znaczy zeznania, ale takie zeznania pod odpowiedzialnością karną osób, które widziały pana, podobno widziały pana prezydenta po wizycie na Litwie. Wydawało nam się, że no, nie mamy żadnych dowodów, żadnych zdjęć, żadnych filmów pana prezydenta po południu dnia w piątek. Otóż to, co dowiedzieliśmy się z tej argumentów przytoczonych na stronie Garażanina i z Bernaua, to jest to, zobaczcie, jak wyglądało zdjęcie pana prezydenta Kaczyńskiego z panią prezydent Litwy. Zapomniałem, jak ona się nazywa, nie podałbym poprawnie jej nazwiska, więc jest to pani. I okazuje się, pokazują tam, że ona jest, ma dokładnie ten sam strojik, to samo takie błękitne ubranie, jakie miała na spotkaniu z innym ważnym przedstawicielem zagranicy w marcu tamtego 2010 roku. I również pokazują nam ten bawiący się nami kot, pokazuje nam, zobaczcie, pryczoska tej damy, czyli fryzura jest identyczna. Otóż pokazują zdjęcia, gdzie rzeczywiście ta pani prezydent, prawda, skajte, coś takiego, siedzi z prezydentem Kaczyńskim, który tak się ładnie uśmiecha, a na innym zdjęciu ona dokładnie w tym samym stroju, prawie w tej samej pozycji i w tej samej właśnie fryzurze siedzi dwa miesiące wcześniej z jakimś tam innym zagranicznym gościem. Otóż oczywiście pytanie jest, która kobieta włożyłaby dwukrotnie to samo ubranie na spotkanie oficjalne i jednocześnie miała tą samą, identyczną fryzurę. Jest to pytanie zasadne. Okazało się, że na temat tej wizyty na Litwie są również jakieś krótkie filmiki, ale te filmiki nie pokazują pana prezydenta, że idącego tam i wtedy. Natomiast ja przekazałem te kilka zdjęć, które zostały na tej stronie Garażanina, przekazałem specjaliście od fotografii komputerowej, jak również znalazł on inne zdjęcia pana prezydenta niby na Litwie, z oficjalnej strony litewskiej i mówi, panie, co mi pan tutaj przysyła, przecież to są fotomontaże. To jest zrobione na tej zasadzie, jak dawniej na jarmarkach był taki samolocik, do którego różne panny czy dzieci wstawiały główkę i robiły sobie zdjęcia. Więc zdjęcie prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, tutaj widać wyraźnie,
I to widać tak na tym zdjęciu, jak szczególnie na tej analizie cyfrowej, którą on przeprowadził, które piksele zostały uszkodzone, a które piksele zostały rozmyte, żeby zrobić pozór, że to jest akurat rzeczywiście Lech Kaczyński siedzi i uśmiecha się do pani prezydent. Otóż, gdybyśmy mieli w Polsce rząd, gdybyśmy mieli rząd patriotyczny, znaczy propolski, a nie ukrywający wszystkie istotne sprawy, gdybyśmy mieli w Polsce opozycję, która byłaby patriotyczna, a nie ukrywająca wszystkie istotne sprawy, to doszłyby te dwie grupy do tego, co naprawdę się działo na Litwie. Bo przedtem, przed ujawnieniem tych zdjęć, wydawało nam się, no tak, nie wiadomo, co się działo po pobycie pana prezydenta na Litwie. Ale ci sprytni kotek z Bernaulla stara nam się pokazać, oj ludzie, ale przecież w ogóle nie wiecie, czy prezydent w ogóle był u tej pani, a jeśli są takie zdjęcia, to znaczy, że ta pani również coś wiedziała o tym, co się z prawdziwym prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim stało i dokąd został porwany już z Wilna. Możliwe, panie ministrze Macierewicz, że są to fantazje, ale pana obowiązkiem, czy obowiązkiem pana Jarosława Kaczyńskiego jest wykazanie nam, co naprawdę działo się z prezydentem Kaczyńskim według was i czy on był w czasie tej wizyty, czy po tej wizycie jeszcze ktoś z odpowiedzialnych i wiarygodnych osób i czy są dowody, że był w Polsce później. Otóż to, że jest tych tak wiele warstw kolejnego kłamstwa w sprawie zbrodni smoleńskiej, świadczy o tym, że ci, którzy planiści, którzy za tym stoją, to rzeczywiście nie jest jakiś taki biedny agent kagebowski, który stoi w tej chwili na czele Rosji, czyli mówię o panu prezydencie Putinie na poziomie pułkownika KGB, tylko to są siły o wiele mocniejsze, brutalniejsze i bliższe źródłu nienawiści. Czyli to są siły satanistyczne. To, że zostały zdefiniowane przez pana Krajskiego jako loża P3, to co prawda on mówił o tym, o działaniu tej loży P3 w Polsce, ale ona jest związana bezpośrednio, znaczy te grupy agenturalne, te najgorsze grupy, najbardziej satanistyczne w Polsce, nazwał lożą P3, ale jeśli one są związane, muszą być związane z swoimi analogami, czy też szefami w Rosji, czy właśnie w tych strukturach, najgłębszych strukturach nienawiści, jakimi są te struktury masońskie typu Francuzów. I wydaje mi się, pewien jestem, że istnieje konieczność z tej dżungli luster dojścia wreszcie do sytuacji, kiedy są dwa sztandary. To znaczy grupy ludzi, którzy wiedzą i z pewnością stoją pod sztandarem prawdy Chrystusowej i ludzi, którzy, czy to gorażanin, czy tam jego szefowie, którzy stoją pod sztandarem nie to jakiegoś kota z Cheshire, czy też kota, który się bawi zranioną myszką, ale którzy stoją pod sztandarem szatana. I ponieważ wiemy z całą pewnością, że prawda i Chrystus zwycięży, więc istotne jest, by coraz więcej ludzi stanęło pod sztandarem Chrystusa, wiedząc, kogo ma za przeciwnika. Dziękuję, z Panem Bogiem. Bogiem sławie.
Thank you.